Cześć wszystkim, witam w naszej nowej serii, w której będziemy sobie podsumowywać najważniejsze wydarzenia ze świata krypto, z Polski i ze świata, bo tak naprawdę w Polsce nie dzieje się jakoś super dużo, a na świecie, jak wiemy, bardzo dużo. Więc może zacznijmy od tego, że Bitcoin w tym momencie przekroczył psychologiczną barierę z 2021 roku i jest to ponad 50 tysięcy dolarów. W tym momencie cenę Bitcoina mamy na poziomie 52 tysięcy dolarów. Spadł o 1,5% względem ostatniej doby. Jednak no, jeżeli spojrzymy sobie na ostatnie 3 miesiące, to mamy wzrosty, wzrosty i wzrosty. 18 listopada mieliśmy go za 36 tysięcy dolarów i w tym momencie mamy już 52 tysiące. Czy ktoś spodziewał się takich wzrostów? Myślę, że bardzo wiele osób, dlatego że w ostatnim miesiącu mieliśmy zatwierdzenie ETF-ów na Bitcoinie i tak jak zauważa Financial Times, to właśnie był główny motor napędowy do tych przeogromnych wzrostów. Przez bardzo długi czas SEC odraczał akceptację tego i oczywiście spekulanci już nie wiedzieli, w którą stronę pójść, ale jednak bardzo wielu byczo nastawionych inwestorów wiedziało, że do akceptacji dojdzie i tak się właśnie wydarzyło. Także od 12 lutego cieszymy się ceną Bitcoina za ponad 50 tysięcy dolarów. Spójrzmy, co się dzieje. Bitwise Bitcoin ETF wśród 25 najszybszych funduszy ETF. Najszybszych, to znaczy najszybciej rosnących. Ich aktywo o wartości 1 miliarda dolarów naprawdę zaskoczyło bardzo wielu. KuCoin, Mocaverse i Halo Wallet nawiązują strategiczne partnerstwa. Ponadto kryptogiganci, żeby jeszcze bardziej zainteresować rynek i tak zwaną ulicę inwestycją w ETF-y, obniżyło opłaty i na przykład Bitwise obniżył swoje opłaty aż do 0,2% na ETF-ach. Ponadto 10% swoich zysków przekazują organizacjom finansującym rozwój oprogramowania typu open source na sieci Bitcoin. Spekulanci jeszcze przed tym, jak Bitcoin urósł do 50 tysięcy, przewidywali, że to właśnie Ethereum będzie rosnąć. I tak właśnie się dzieje, bo spójrzmy sobie na wykresy. Wszyscy zachwycają się Bitcoinem, który urósł w ostatnich 7 dniach nawet 9%, jednak zauważmy, że Ethereum radzi sobie nawet lepiej, a tego ETF-a jeszcze nie mają zaakceptowanego. Wielu spekuluje, że będzie to już w kwietniu i Ethereum urósł 11%. XTB zauważa, że te 50 tysięcy dolarów to była psychologiczna bariera i na te wszystkie wzrosty pojawia się Trader21, który twierdzi, że to właśnie nie Bitcoin, a inne kryptowaluty rozbiją bank. Trader21, czyli Cezary Głuch, zaznacza, że w jego portfelu w większości jest to jednak Ethereum, a nie Bitcoin. Jednak za jakiś czas przeskoczy do altcoinów. Niestety nie zdradził nam kiedy, jednak jest to podejście bardzo wielu inwestorów, którzy już teraz czekają na altcoin season. I tak jak widzimy, Avalanche w ostatnich 3 miesiącach urósł 77%, Solana 70%, a Ethereum 30%. Fidelity prognozuje, że jeżeli cena Bitcoina będzie poniżej 80 tysięcy dolarów w momencie halvingu, czyli już za 2 miesiące, może to powodować straty górników. Dlaczego? Przy obecnych cenach powyżej 45 tysięcy przychody górników wynoszą 40 milionów, co oznacza wzrost średnio o 10 milionów dolarów. Aby jednak obecne zyski pozostały, cena Bitcoina musi wzrosnąć do 80 dolarów. Utrzyma to status quo po halvingu, zapobiegając presji sprzedażowej ze strony górników. W ostatnim tygodniu miał też miejsce wywiad z Putinem.
Amerykański dziennikarz miał przyjemność rozmawiać z prezydentem Rosji i oczywiście w związku z tym pojawił się spekulacyjny memcoin Putincoin, który odnotował zdumiewający wzrost o 22 000%. Nowa moneta obiecująca, że będzie być... Nowa moneta obiecuje, że będzie twarda, niczym Władimir Putin. Jednak wydaje się być czarną komedią o rosyjskim prezydencie, której popularność zyskuje dzięki humorystycznym interakcjom w mediach społecznościowych. Humorystyczne czy nie? Wzrosty są jednak rzeczywiste. Jakie są przewidywania na Bitensorze, czyli na coinie TAO, który osiągnął nowy, najwyższy poziom w historii? Cena Bitensora wzrosła o 5% w ostatniej dobie, a cena altcoina tego osiągnęła poziom $653. TAO obecnie w ciągu tygodnia wzrósł 31% i aż 143% w ostatnim miesiącu. Pamiętajcie, że my już 3 miesiące temu mówiliśmy o tym coinie. I tutaj bankier.pl zastanawia się, czy Bitcoin jest już w fazie FOMO. Czym jest faza FOMO? Faza FOMO to znaczy fearing of missing out, czyli że pociąg nam już odjechał, czyli że już jest za późno. Czy jest za późno? Tego niestety nie wiemy, dlatego że wzrosty Bitcoina mogą jeszcze być wyższe. Przed nami halving, jednak czy ten wzrost, który mamy już teraz, to nie jest czas na korektę? Ciężko powiedzieć. W ostatnich 3 dniach korekta nadeszła, jednak wyniosła jedynie 2,5% i można powiedzieć, że Bitcoin trzyma się twardo tej ceny. I tutaj mamy jeszcze prognozę cen Bitcoina, które mają rosnąć wraz ze wzrostem zysków Coinbase. Coinbase raportuje wzrost zysków po zatwierdzeniu ETF Bitcoin. Zatwierdzenie doprowadziło do znacznego 57% wzrostu ceny Bitcoina w czwartym kwartale, przyczyniając się do 64% wzrostu z transakcji Coinbase. No i Coinbase zarobił w ostatnim roku $530 milionów. Przypomnijmy sobie wywiad, w którym Sławomir Mentzen wspomina o tym, że sam posiada Bitcoin. Ponieważ znajomy mnie namawiał, kiedy były chyba po $60 parę miesięcy wcześniej. Wtedy w ogóle była bajka, ale i tak trochę ich kupiłem. Część sprzedałem w pewnym momencie, potem jeszcze część, ale większość jeszcze trzymam. No dzisiaj są warte około 100 tysięcy jeden Bitcoin, tak? Tak, było już dużo więcej warte, w pewnym momencie nawet po 200 kilkadziesiąt tysięcy, ale spadły i teraz czekam, aż znowu będą więcej warte. W ostatnich dniach Sławomir Mentzen był gościem na kanale Zero i znów wspomniał o tym, że jest posiadaczem Bitcoina. I tutaj FX Mag pokusił się o pewnego rodzaju podsumowanie. To znaczy 9 października minionego roku Sławomir Mentzen poinformował w swoim oświadczeniu majątkowym, że jest w posiadaniu 33,7 bitcoina. Na tamten moment majątek lidera Konfederacji w bitcoinach został wyceniony na 4,8 miliona złotych. Jednak dzisiaj, czyli tak naprawdę wczoraj, ale cena się dużo nie zmieniła, na wczoraj jego majątek można wycenić na ponad 7 milionów złotych na Bitcoinie. To znaczy, że w ostatnich 4 miesiącach mógł zarobić 45%. I tutaj jeszcze ciekawostka ze świata technologii, mianowicie OpenAI wypuścił nowy produkt o nazwie Sora. Będzie to produkt, który... Jest to produkt, który będzie mógł przeobrazić tekst w 60-sekundowy film. I dlaczego jest to opisane w ogóle na platformie Okrypto? Mianowicie, dogłębne zrozumienie języka i interpretacji świata fizycznego przez Sora może umożliwić oszustom tworzenie przekonujących deepfake'ów i fałszywych rekomendacji.
I tutaj jak zwykle należy być bardzo ostrożnym, dlatego że wygenerowana przez sztuczną inteligencję technologia zamiany tekstu na wideo może zautomatyzować tworzenie dużych ilości oszukańczych filmów. To już się dzieje i to już wiele razy było powodem strat nawet milionów dolarów przez osoby bardzo, bardzo doświadczone na rynku. Jednak różnica między tym, co widzieliśmy dotychczas, czyli zdjęcia, które niby mówią, dzięki technologii Sora będą mogły przekazywać rzeczywiste emocje, bo tak jak zaznacza OpenAI, Sora będzie mogła generować fascynujące postacie, które wyrażają żywe emocje. Na dzisiaj to wszystko. Dajcie znać, o czym chcielibyście usłyszeć w następnym odcinku. Cześć!